Siemano, przed garażem moto, bo ogarniemy sobie KTM-a po niedzielnym wyjeździe. Ubrudzona maszyna po jednym wypadzie, sam piach był, także trzeba sobie to ogarnąć. Ciekawe jak Winterek po jednym wyjeździe, no też zapieszczony troszkę, także też sobie wyczyścimy Winterek i zrobimy sobie taki jakiś przeglądzik, przygotowanie do następnego wyjazdu. No i proszę bardzo, maszyna umyta już w garażu, nie ten KTM, nie? Jeszcze trochę z niego kapie, osuszyłem go lekko. No i luks, tu troszkę okleinka pękła, ale tak to ładnie wygląda wszystko. Przeglądzik taki mały, no i jak co wyjazd, filtr powietrza, łańcuch trzeba ogarnąć. To taki mój standard, po każdym wyjeździe praktycznie jakimś konkretniejszym. Proszę bardzo, test białej szmatki, czyściutki. Czyściutki i suchy, także pierwsze co, nasączymy sobie trochę łańcuch. Ogólnie tak w przyspieszonym tempie będę dodawał, bo trochę rzeczy chcę tu pokazać, a za długo by film trwał, także takie wycinki, coś tam się złoży, zobaczymy. No i lecimy. Jeszcze olej chcę zmienić dzisiaj, no i ogarnąć właśnie ten filterek powietrza, to też tam w skrócie wam pokażę. O, i do spinki sobie zawsze dojeżdżam i z drugiej strony tak samo sobie psiknę, tylko to nie będę pokazywał, bo ciasno, tylko po prostu tak lekko, żeby nie rdzewniał. No i fajnie. No to co, kolejne filterek chyba. Filterek jest nie najgorszy po jednym wyjeździe, ale jest trochę taki zapieszczony, także też założymy sobie nowy. Nowy wyprany już czeka, ale mycie też wam mogę pokazać. Dwa na podmiankę, jednego od razu myję, drugi jest do założenia. Pierw może umyjemy sobie ten filterek. On jest po jednym wyjeździe, ale jest na nim troszkę piachu. Nie to, że tak specjalnie teraz do filmu, ale zawsze je sobie ogarniam takie rzeczy po wyjazdach. Filterek do środka. Można myć, tak długo praktykowałem, woda z mydłem ciepła, też to tam się sprawdza. Trochę gorzej domyć, bo wiadomo, do tego oleju się wszystko klei. Odkąd mam KTM-a, używam płynu z Motorexa do mycia filtra powietrza specjalnego. Tak jakoś nigdy za tymi płynami nie byłem, ale dostałem z KTM-em chyba 2 litry. No i tak jakoś mi się spodobało, że jeszcze sobie 2 dokupiłem, przelałem do bańki. I praktycznie na każde mycie filtra setka około schodzi płynu. Także ten płyn jest wielorazowego użytku. Także taka litrowa bańka starczy wam powiedzmy na 9 myć, no bo tam ponad setka. A lepiej kupić sobie od razu więcej. Damy może na ziemię. No i do wiadereczka właśnie sobie przelewać i wygodniej. A fajnie ten brud schodzi, olej zostaje. A tak to z tą wodą, z mydłem, to zawsze takie było się pierdzielenie. A tak możemy sobie fajnie wyprać filterek, żeby był czysty. Ładnie wyglądał, no i pozbyć się tego piachu. Czyli to jest taki mój patent. I tu o to w filmie mi chodzi, żeby wam pokazać, jak ja po wypadzie przygotowuję sprzęt na kolejny wyjazd. O, on się fajnie pieni, także możemy cały z zewnątrz ten brud usunąć, wypłukać bez problemu żadnego. A później to co zostanie, dobrze wyciśniemy filterek, ja go pod wodą pukam bieżącą, żeby tej piany się pozbyć, wypłukać tą pianę. No a to wiadereczko zostawiam sobie tak na parę godzin albo na następny dzień, dopiero zlewam z powrotem do tej bańki, bo no teraz nie zlejemy, bo bardzo się pieni to.
Na drugi dzień piana fajnie sobie usiądzie. No i filterek będzie czysty, nie? No i dobra, zobaczcie, ile tu jest piany teraz. W tym wiadrze jest pół na pół z pianą. Płyn. Dobrze wyciskamy. O, trochę żem tu naświnił, ale to nic. No i proszę, tak wygląda. Małe cięcie robię. Idę go wypłukać pod wodą z tej piany. I za chwilkę wracam. Czyli co, mamy jedno przygotowane. To jest po wypłukaniu filterek. Taki biały, dziwny, ale on sobie wyschnie. On jest teraz mokry. No jak jest ciepło, to fajnie go sobie na zewnątrz położyć obecnie, ale ja go sobie zostawię tu, jutro będę w garażu grzał, to mi w garażu przy nagrzewnicy obeschnie. A to jest czysty filterek, już suchy po ostatnim myciu. Teraz się zabierzemy za tą siateczkę, to sobie też trzeba umyć dobrze. I co, może pierw nasączymy sobie filtr, a później ogarniemy airboxa. A jest chyba teraz najbrudniejsza robota. Każdy ma na to swój patent. Ja po prostu w ręce wszystko rozcieram. Olej Belreya, strasznie gęsty, kisielowaty. Może ktoś ma lepsze patenty. Nieraz do zrywki po prostu dają i w zrywce to ten. Ja rozlewam troszeczkę. O. No i po prostu go wcieram. Zobaczcie. Wiem, że z Valvoline'a bodajże też są takie gęste. Znaczy tak słyszałem, ale od zawsze jeżdżę na tym Belreyu. I to akurat jak rozetrę, to powinno wystarczyć na cały filter. Znaczy na pewno jeszcze braknie, ale to się doleje. Rękawiczki obowiązkowo. To się strasznie klej, o. No i po prostu rozcieram tak, żeby był wszędzie jednolity filterek. Ładny. Strasznie jest klejący, zobaczcie. Nieraz tak samo do takiego woreczka wrzucają, tam wlewają olej i w tym miętolom. Ale jak są rękawiczki jednorazowe, także też nie widzę problemu, żeby to robić w ten sposób, tylko po prostu go dobrze wszędzie rozetrzeć. No i dobra, powiedzmy, że mamy to ogarnięte. Musimy sobie od razu założyć, jak już jesteśmy brudni. No i gra, ale nie chodzi o to, żeby go teraz tu założyć do tego airboxa. Brudnego, niebrudnego, wiem, że są dużo gorsze. Szmatka w miarę czysta, zatykamy sobie tu dopływ. O, żeby nic tam nie leciało sobie nam. Z reguły w każdej krosówce na dole airboxa jest dziura. Dlatego jakaś brudna szmatka, żeby tu na łańcuchu nie pobrudziło ani niczego. Skoro już umyte, to ja sobie zawsze zmywacz biorę i pędzelek mały. No i jadę wszystko ładnie z piasku. Wszystko tam wypływa na ściereczkę na dół. Nie jest jakiś tragiczny, bo mówię, to jest po jednym wyjeździe, ale i tak filterek czyszczę, to zawsze sobie airboxa też przemyję. Skolśni. No i pięknie, trochę sobie pokrywę przytrzemy też. Jeszcze jakieś fabryczne znaki tu są o naciąg łańcucha. Proszę bardzo, jak to wygląda ładnie teraz. No i filterek do takiego airboxa możemy sobie śmiało założyć. Bezstresowo. No i proszę bardzo. Na kolejny wypad filterek gotowy, łańcuch też piękny, czysty i nasmarowany. Także to, niby maszyna gotowa, ale jeszcze sobie zmienimy na szybko olej i tak samo licznik motogodzin będę chciał sobie podłączyć. Także trzeba by sprzęt trochę zagrzać. O. Idzie ładnie. To też takie przyspieszone tempo, bo jakby ktoś chciał konkretnie wymianę oleju,
ile newtonometrów, jak i gdzie, to jest na jednym z filmów, tam u mnie na kanale znajdziecie. To tam pokazywałem krok po kroku, jak wymienić. I małe cięcie, kolejny dzień. Olej już czeka na wlanie. Takiego sobie leję. Ostatnio taki był, teraz też taki będzie. Siteczka poczyszczone, chociaż tu było wszystko ładne, czyste. A tu jest ten płyn do mycia filtra. Widzicie, troszeczkę tylko ubyło. No a ile tu mamy piaśku, o. Także filterek zdaje, filterek, płyn zdaje egzamin. Dobra, przykręcamy korki, lejemy olej i działamy dalej. I pij sobie świeżą oliwkę. Dobra, dzisiaj mamy 6 grudnia, 22, przebieg 37,5 motogodziny, czyli 5,5 godziny według tego licznika KTM, ale wydaje mi się, że on wolniej te godziny zlicza niż taki zwykły. Dlatego założymy sobie zaraz zwykły gdzieś tu pod siedzenie licznik i będziemy mieli porównanie następnym razem, jak liczy godziny ten licznik, a jak liczy tamten. Bo trochę mi to nie pasuje, bo już trochę jeździłem, dlatego po 5 zmieniłem według tego licznika godzinach olej i sobie przynajmniej będę mógł sprawdzić. Każdą wymianę sobie wypiszę, cokolwiek robię, kiedy go kupiłem, także jak ktoś później kupi moto ode mnie, będzie miał pełen wgląd. Dobra, czyli jeszcze wymiana płynów w sprzęgle i montaż licznika motogodzin. Montujemy taki licznik Pro MX. Liczniki też kupicie u mnie w sklepie oczywiście. Może nie będę pokazywał, jak zamontować licznik, bo każdy wie. Tu o tyle dobrze, nie muszę nic odkręcać, bo przewód jest na wierzchu. To tylko przewodzik ściągnę, siedzenie zrzucę i pod siedzeniem gdzieś sobie ten kabelek wyciągnę i tam go zainstaluję, bo mówię, no nie muszę go widzieć na stałe. Chodzi mi o to, żeby podejrzeć po jakimś czasie, zrobić porównanie, jak te liczniki dwa zliczają. Porównanie oczywiście wrzucę w jakiś osobny odcinek. No i hop, licznik podłączony. Tu ogólnie zawinięte, tak jak zawsze. I tu sobie go na akumulatorze za tą gumę wsadziłem. Myślę, że dobry pomysł. Fajnie tu nie przeszkadzał, będzie siedzenie sobie fajnie klapnie. Zrobimy sobie test właśnie motogodzin. Ile naliczy mi ten licznik, a ile ten. Ten ma 37,4, ten ma 0 i zobaczymy za jakiś czas. Dodam na... w innym materiale całkiem niż to, co teraz dodałem, porównanie. Przykładowo zrobię 5 godzin na tym liczniku, zobaczymy, ile będzie na tym liczniku, bo mnie to bardzo ciekawi, ale to pojawi się pewnie za miesiąc, dwa na moim kanale dopiero, bo zanim tyle godzin zrobię, to trochę minie, teraz jeszcze zima. Dobra, ale kolejna rzecz zrobiona, licznik działa, a korzystając z okazji, że mamy siedzenie ściągnięte, musimy pozbyć się lampy z tyłu. Szkoda, bo mi się podobała, ale pewnie jeszcze nie raz na ogonie będzie lądowała maszyna, więc trzeba ją wykręcić. Proszę bardzo, i wyszło. I to będzie ten kabelek. KTM lżejszy. No niestety kable musiałem urwać, bo ta lampa się... no trzymała, wisiała na tych kablach, nie szłoby pojeździć dobrze. Kostka, to se dam z tym razem i ten plastik myślę, że pospawam. I tu będzie gdzieś szczywek podawać trochę. No i elegancko. Jeszcze se zamówiłem osłonkę na wydech, bo mam oryginalny, a też się rysa kurde na tych. Tylko ta osłonka taka mała tu na ten fragment, taka uniwersalna. Ale też zawsze coś tam powinno ochronić. Dobrze, jak tak robota idzie jak trzeba, nic się, gwinty żadne się nie urywają jak w tych niektórych sprzętach. Ciekawi mnie teraz jeszcze płyn sprzęgła, teraz tu sobie wlejemy, tu jest DOT, bo jest pompa Brembo, nie ma góra, a jeszcze w sumie chyba tu nie zaglądałem. Miałem sobie wymienić też, jak kupiłem moto i tak chłodniczy oleje też się powymieniało, ale tu płyn hamulcowe też powymieniałem, jak kupiłem sprzęta. O kurde,
uszczelka nabrzmiała, ale ciekawe od czego. Może już ze starości. I zobaczcie, płynu praktycznie nie ma. Tego się nie spodziewałem. Także niestety muszę kupić uszczelkę. Także musimy sobie to przepukać ładnie wszystko. Pierwsza w sumie taka grubsza rzecz, którą muszę zrobić przy maszynie. Wymienić bym powiedział nawet. To sitko sobie też ściągniemy może. Jakby coś tam było, jakiś syf. O właśnie, jest coś, jakaś guma. O właśnie. Dobra, to tak, ja sobie ten płyn tu ogarniam. Przypuszczam, że i tak od dołu podam w górę, żeby to wszystko badziewie, co tu by jakaś uszczelka by podeszła. Chociaż nie powinno, bo to siteczko tu jest. Ale jeśli by coś tam było, wypłynie. Dobra, coś tam pokażę, żeby nie było, że nie zrobił. Pusto. Strzykawka. Wężyk. I korek odkręcony. Tu taka redukcja, jeżeli pasowała z wężyka. Redukcja, no. Redukcja z mniejszego wężyka. I co, teraz sobie lekko przyciskam paluszkiem. O proszę, jak banieczki idą. No, było przypowietrzone. I brudne. Leci taki maraz. Tego się nie spodziewałem. Powinienem to zrobić, jak moto kupiłem. Hamulcowe pozmieniałem. I cała w tym filozofia. Wymianie takiego płynu. Ale czarny. Czemu ja żem tego nie wymienił, jak moto kupiłem? Kurwa. Hamulcowe sobie pozmieniałem. Wszystko ten, mówię. Sprzęgiełko, dobrze działa. Zobaczcie, jak to lekko idzie. Nawet siły nie muszę używać. Przepchniemy to wszystko, bo ciągle taki muł wypływa lekki. Z tej uszczelki, no, muł po prostu. Może ją teraz jakoś rozpuściło. Wcześniej sprzęgło dobrze działało, dopiero teraz zauważyłem, jak ten. Że miałem problem właśnie ze znalezieniem. Znaczy nie tyle ten, jak zimny był, to mi troszkę szarpało. A później jakoś się jeździło w miarę. A fajnie, bardzo leciutko idzie. Nieraz problem w KTM-ach był, że właśnie ciężko było przecisnąć. Nie wiem, od czego to zależy. Że od tego odpowietrznika, albo jak coś tam niedrożne jest. O, lekko przyciskami. Hops, hops, hops. Tylko tak, żeby powietrza nie poddać, nie? Dobra, myślę, że będzie git. Już jest ładny płyn. Odpowietrznik zakręcamy. Także tyle z KTM, a w sumie no to miał być taki serwis po wypadzie, ale to taki bardziej był serwis trochę grubszy, bo no po każdym wypadzie to wiadomo, filtry, jakieś tam łańcuchy, ale no takie płyny czy oleje, no to wtedy jak trzeba się zmienia, albo jak kto tam uważa sobie. Ale w każdym bądź razie w tym odcinku to wszystko. Wbijcie sobie na Shopa MX i jakbyście potrzebowali jakiejś części, to piszcie śmiało. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Narka!